Pani Kamilo, może zdjęcie? Pani Kamilo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Chciałem... Janu, dawaj, przybiję piąteczkę. Urodzinowe marzenie się spełniło. Przybiję piąteczkę, Janu. No w końcu powiedz, że to twoje marzenie, no. Tu może chociaż tu. Super, dzięki panie Barcie. My tu. A jest jakiś zawodnik, który gra na tym turnieju tutaj? Czy to jeszcze jest, czy jeszcze takiej młodzieży nie ma? Nie, sporo chłopaków grało. Tak? Tam, Drążek, Kozi, Szymi, Szycha, tak? Arek, Milik, Zielu, Kiwi grał przecież, tak Kiwi? Grałem, nie? Grałeś na turnieju? Kiwi nawet 1-1 wyśrubował rekord, tak? Kiwi grałeś? Grałem, tak? Fajnie. Jako na pasyjku? Z podwórka na stadion. Pamiętasz jeszcze coś więcej z tego turnieju? Pamiętam. W jednym meczu chyba 6 bramek strzeliłem. Tak? Wtedy się dobrze czułem na 9, ale wiesz jak to, za młodego. Ofensywne zakusy były, tak? Fajny czas. Jak się taką statuetkę odbierało z turnieju, to było normalnie, wiesz. Czyli generalnie fajny początek, tak? Bo teraz ruszają zapisy do 24 edycji, więc chyba polecam, warto, nie? Polecam, naprawdę. Zawsze jak... to jest początek jakiejś przygody z piłką. Ale też z drugiej strony coś, co może zostać na całe życie, tak? Bo ty mówisz, że do dzisiaj gdzieś te statuetki i tak dalej puchary są. Puchary jest. Jak chcesz to przyjeść do Kraśnika, to zobaczysz. Kozi, 2015 rok to był, tak? Jak grałeś w tym Barku? Wiesz, nie wiem, ale na pewno dawno. No, z jednej strony dawno, z drugiej niedawno, wiesz. Niektórzy tu już grali w pierwszej kadrze wtedy, nie? Czyli w sumie wychodzi na to, co, że 6 lat po tym Barku można zadebiutować w pierwszej reprezentacji, tak? Chyba tak, no. Fajny przykład też dla tych dzieciaków, nie? Którzy wygrali w tym roku. No wiadomo, ale to jest jeszcze 6 lat długich, nie? To się wydaje, że to tak krótko, a tak naprawdę no, bo to jest 6 lat, nie? Ty, Michał, ty. Brawo. Pewnie. Dzięki. Fider, można? Ja. Dzięki, dzięki. Mogę rękawicę ściemne. Mogę zdjąć. Co? Mogę? A mogę jedną? Mogę drugą? Mogę drugą? Mogę drugą? Mogę drugą? Mogę drugą? Ale ja! Ja poprosiłem. No ja później, drugi. Dobra, mam podartą rękawicę. Mogę rękawicę do domu. Co jest? Nie wiedziałam, prawda? Piąteczka rękawicą, ej!
Kukę, że są dwie reprezentacje Polski na pokładzie tutaj, prawda? Prawda. Prawda. Kim jesteście, powiedzcie? Reprezentacja Polski, dzieci z domów dziecka. Miesiąc temu rozegraliśmy Mistrzostwa Świata, mieliśmy 12-13 sierpnia. Bardzo dobrze nam poszło. Jesteśmy zadowoleni z siebie, ponieważ zdaliśmy trzecie miejsce. Trzecie miejsce, tak? A ile dużym brało udział łącznie? 21. 21, no to już taka solidna grupa. Ty były na więcej, ale uważam, że trzecie miejsce to i tak już jest ogromny sukces. Faworytami byli Francuzi, których pokonaliśmy. Fernando Santos był też na trybunach. Też tam z nim porozmawialiście troszkę po meczu? Pierwszy raz jedziecie na wyjazdowym meczu reprezentacji? Tak. I co, jakieś emocje dodatkowe są pewnie w związku z tym, nie? No dobra, to liczymy w takim razie na wasz głośny doping i widzimy się na stadionie. Temperatura na zewnątrz wynosi 31 stopni. Dziękuję bardzo. Wcześniej taka ulewa była na treningu, pamiętasz? Taki chyba top 1 z najgorszych boi, jaki chyba się grało. No, ale... nie widziałem. To się pamiętam. No to wiesz, taką świecę też mogą. Ale tak w świecę w kozioł. Zobaczymy, jak ona się odbije na 3 metry. Pójdzie w kozioł. Pójdzie. Nie chcesz wiedzieć.